Jesteś ostatnim draniem. Nie ręce, José Antonio i ja spokojnie. Nie musisz mu się tłumaczyć. Zostaw nas samych. Chcę z nim porozmawiać. Po to właśnie przyszedłem, ale nie denerwuj się. Zostaw nas samych. Wynoś się stąd. W przeciwnym razie powiem Lucrecji, co wyprawiasz z Fernandą. Nie omieszkam też wspomnieć o Milagros. Nie masz za grosz wstydu. Nigdzie nie pójdę. W tym domu jestem mile widziany. To jest kolejny na twojej liście podwojów, Lucrecja. Powoli, stary. Jeśli ktoś tu jest żygolakiem, to ty. Ale obiecuję, że nikt ci o tym nie dowie. Chyba, że mnie do tego zmusisz. Jeszcze nie weszliście? Renzo widział, jak całowałam się z José Antoniem. Renzo? I co z tego? Chcę was wsypać? No. Nie, ale bardzo się zezłościł. Nie rozumiem, dlaczego. Gdzie José Antonio? Rozmawia z Rencem w bibliotece. Nie chcę, żeby ciocia dowiedziała się od Renca, że coś mnie łączy z José Antonio. Myślisz, że jej powie? Niepotrzebnie mu to powiedziałaś. To był jedyny sposób, żeby się go pozbyć. A jeśli dojdzie między nimi do awantury? No to dojdzie. José Antonio potwierdzi, że się spotykaliśmy i Renzo odczepi się ode mnie. A jeśli José Antonio wszystkiemu zaprzeczy i powie, że to twój wymysł? Nie wiem, co ci naopowiadała Fernanda, ale zapewniam, że ona mnie w ogóle nie interesuje. Twierdzi, że się kochacie. Macie się zamiar pobrać. Dlaczego się z nią zadawałeś? Jesteś podły. Nie zadawałem się z nią. Powtarzam, między nami nigdy nic nie było. Ona twierdzi, że zerwała ze mną z twojego powodu. To nieprawda. Okłamała cię. Dlaczego nie chcesz mi uwierzyć? Ja tylko cię proszę, żebyś nie mówił nikomu o tym, co przed chwilą widziałeś. Przede wszystkim Fernandzie. Chyba, że chcesz, żeby ona dowiedziała się prawdy o tobie. I radzę po przyjacielsku, zdobądź ją wreszcie. Przecież tobie się żadna nie oprze. Powodzenia. I co? Powie o wszystkim cioci? Nikomu nic nie powie. Renzo jest dżentelmenem i umie dotrzymać tajemnicy. Idziemy? Na pewno nic nie powie? Na pewno. A gdyby nawet, to co z tego? Nie zrobiliśmy nic złego. Wiem, ale nie chciałam, żeby ciocia się przedwcześnie dowiedziała. Nie dowie się. Przynajmniej nie od Renzo. Idziemy? Powinnam ją uprzedzić. Nie lubi, kiedy wychodzę bez jej wiedzy. Poszła się położyć, ma silną migrenę. Jeśli ją zbudzisz, zrobi ci awanturę. Chodźmy. Nie traćmy więcej czasu.
I co? Nic. Rozmawiałeś z José Antonio? Tak. Powiedziałem mu, żeby się do ciebie nie zbliżał. I co on na to? No jak myślisz? Czego się po nim spodziewałaś? Przeprosił mnie, położył uszy po sobie i wyszedł. Nie będzie cię nachodził. On cię nie kocha. Kłamiesz. Wierz mi, wiem co mówię. Wynoś się stąd. Nie chcę cię więcej widzieć. Posłuchaj mnie, wyjdź i nie wracaj. Ani jako przyjaciel, ani jako narzeczony. Nie chcę cię znać. Kiedy zakwalifikuje się do reprezentacji narodowej... Myślałam, że już nie przyjedziesz. Dobrze, że przyjechałeś. Lucia zarządzała nas swoimi opowieściami. Jak się czuje, wujek? Dziękuję, znacznie lepiej. Wkrótce wyjdzie ze szpitala. Proszę cię, przejdźmy do końca korytarza. Czy aby nie przesadzasz? Dopiero co wstałeś z łóżka. Czuję się bardzo dobrze. Wiesz, co to znaczy tyle czasu w łóżku? Oczom nie wierzę. Świetnie wyglądasz. Możesz mi nie uwierzyć, ale to ja pomagam Juanowi, a nie on mnie. Potwierdzam, że mówi prawdę. Zaczekaj. Pokażę Benjaminowi, co potrafię. Czuję się bardzo dobrze, ale nie przesadzę. Nie przesadzam. Wszystko w porządku. Czuję się tak dobrze, że wieczorem moglibyśmy wybrać się... Noszę! Szybciej! Codziennie się modlę, żeby wujek jak najszybciej wrócił do zdrowia. Dziękuję ci, Lucy. Jestem głodna. Chodźmy do jadalni. Idziemy? Usiądźmy na chwilę. Nie przejmuj się mną, wszystko w porządku. Czuję się dobrze. Lekarz prosił, żeby pan odpoczywał. I nic nie mówił. To było bardzo nierozważne. Lekarz mi pozwolił. Na spacer, a nie na maraton. To moja wina. Był taki szczęśliwy, że udzielił mi się jego entuzjazm. Wszyscy daliśmy się ponieść. Boli mnie trochę głowa. Przyniosę środek przeciwbólowy. Coś nie tak? Dziwnie się zachowujesz. Nie, po prostu myślałem, że będzie więcej osób. Spóźniłeś się. Powinienem był przyjechać wcześniej. Gdzie Fernando? Moje towarzystwo ci nie odpowiada? Nie, pytam z ciekawości. Gdzieś tu jest. Pokłóciła się z Renzem. Chyba zerwali definitywnie. O co poszło? Nie mam pojęcia, wiesz jaka ona jest.